Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób tworzymy czas przeszły, który w języku niemieckim nazywa się perfekt. Jest to czas przeszły, złożony, a złożony z dwóch części, a mianowicie z odmiany czasownika haben, czyli mieć, oraz utworzonej trzeciej formy, która stoi na końcu zdania. Wszystko to wyjaśnię Wam. Na podstawie czasownika kaufen, czyli kupować. Otóż, e, jeśli chcemy powie, e, powiedzieć kupiłem dwie pizze, e, będziemy to robić w sposób następujący. Najpierw odmieniamy e, czasownik mieć ich habe. W te kropeczki wstawiamy dowolną część, którą chcemy po prostu wyrazić. W naszym przypadku zwei pizzas i na końcu gekauft. Ich habe zwei Pizzas gekauft. Kupiłem dwie pizze. Ty kupiłeś dwie pizze? Du hast zwei Pizzas gekauft. On kupił dwie pizze? Er hat zwei Pizzas gekauft. Ona kupiła dwie pizze? Sie hat zwei Pizzas gekauft. A ono, czyli to dziecko, kupiło pizzę? Es hat zwei Pizzas gekauft. I liczba mnoga My kupiliśmy dwie pizze. Wir haben zwei pizzas gekauft. Wy kupiliście dwie pizze. Ihr habt zwei pizzas gekauft. I oni kupili dwie pizze. Sie haben zwei pizzas gekauft. I teraz, moi drodzy, w jaki sposób tworzymy tę trzecią formę? Otóż z tego czasownika kaufen, jak widzicie musieliśmy zrobić rzecz następującą. Otóż końcóweczkę wykreślamy, czyli EN i zamiast niej stawiamy na końcu T, a na początku dodajemy G. Czyli jak widzicie, po kolei od początku. Najpierw stawiamy G, później przepisujemy cały temat czasownika, czyli KAUF i na końcu zamiast końcóweczki dajemy T. Gekauft. Czyli od kaufen, trzecia forma, gekauft. Jak myślicie, jak będzie od kochen? Mam nadzieję, że tak po powiedzieliście, że gekocht. Czyli G. Ge I kończymy na T. A spróbujcie jeszcze od lachen, czyli śmiać się. Tak. Gelacht. Ich habe gelacht znaczy ja się śmiałem. Teraz y, pójdźmy kroczek dalej. Jeżeli mamy czasownik nieregularny, to należy się nauczyć partycyp 2 na pamięć. I tutaj napisałem, że nauczyć się z tabelki. Otóż w każdym języku jest część czasowników, których nie możemy sobie sami utworzyć y, tej trzeciej formy. Lecz musimy nauczyć się na pamięć, bo są to tak zwane czasowniki nieregularne. No i niestety trzeba to wykuć. I na przykład poda podam Wam tutaj kilka przykładów. Od czasownika sehen, czyli widzieć lub oglądać na przykład film, ta trzecia forma to jest Gesehen, czyli mogę powiedzieć Ich hab den Film gesehen. Czyli oglądałem ten film. Ich hab den Film gesehen. Jak widzicie, tylko do zejen dodaje się G i mamy trzecią formę. Albo na przykład common i trzecia forma jest gekommen. No ale są mi trudniejsze wersje. Na przykład od czasownika finden, który oznacza znaleźć coś. Trzecia forma to już nie będzie gefinden, lecz gefunden. Ich habe geld gefunden. Znalazłem pieniądze. Czyli jak widzicie. Większość czasowników tworzymy sobie sami, ale część z nich, mały procent, ale bardzo ważny, to są czasowniki nieregularne i je niestety musicie się wyuczyć na pamięć. Myślę, że y, znajdziecie bez problemu taką listę czasowników nieregularnych, a może Wam tutaj nawet gdzieś podepnę jakiegoś linka, zobaczę jeszcze. Y, idźmy teraz dalej. Kiedy nie stawiamy G? Otóż następna kwestia to jest taka, że jest pewna część czasowników, które nie, których nie można stawiać tego g. Czyli jak widzicie, tutaj wam g skreśliłem. Przypominam, że jeżeli sobie sami tworzymy, to kończy się na T, czyli na przykład tam było gekoft na przykład no i z tabelki N końcóweczka. I teraz skreśliłem wam to G. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, dlatego, że jeżeli czasownik rozpoczyna się na B, jak na przykład Bezuchen, czyli odwiedzać, G, jak na przykład Gehören, należeć, Emp, jak na przykład Empfeilen, czyli polecać, Ent, jak na przykład entstehen, rozpocząć, e, er, jak erzählen, czyli opowiadać, Fea, jak festejen, ca, jak na przykład verstören, albo jeśli się kończy na iren, jak na przykład studieren, to wtedy nie stawiamy tego g. Co to oznacza? Że od czasownika bezuchen, który się rozpoczyna na b, jak widzicie, nie będziemy mówić ich habe, na przykład Ola g czyli odwiedziłem Ole, bo bezuchen oznacza odwiedzać tylko wtedy po prostu skreślimy to g i będzie ich habe ola besucht. Widzicie to? Ich habe Ola albo sie bezucht. Odwiedziłem ją. Albo na przykład następny czasownik rozpoczynający się na e, er, bo tamten był na b, ten jest na e. Er. Też nie będziemy mówić ich habe Die Geschichte ge erzählt, Czyli opowiedziałem tę historię. Lecz powiemy Ich habe die Geschichte erzählt. Prawda? Czyli nie będziemy używać tego g, gdyż czasownik rozpoczyna się na e. Er. No i jeszcze jeden przykład. Studieren. Czyli studiować. Trzecią formę. W trzeciej formie nie będziemy mówić gestudiert, tylko studiert. Na przykład er hat Jura studiert. On studiował prawo. Ich habe in Krakau studiert. Ja studiowałem w Krakowie i tak dalej. Tych przedrostków jest dosyć sporo, ale tak jak wam napisałem, proponuję, żebyście na początek zapamiętali sobie, że g nie będą miały te czasowniki, które rozpoczynają się na b, na e, er, na "-fea", i te, które się kończą na Iren. Ja myślę, że te cztery są najbardziej używane i sobie je gdzieś tam wynotujcie. Natomiast ja tam na początku podałem wam większość z tych, po których nie będziemy stosować tego G. Następna sprawa, bo jak widzicie, jest to dosyć skomplikowana kwestia z tym czasem i stworzenie tej trzeciej formy. Następna kwestia to jest taka, że są czasowniki z przedrostkami rozdzielnie złożonymi. One się nazywają y, fachowo czasowniki rozdzielnie złożone. Chodzi o te przedrostki, czyli jeżeli czasownik rozpoczyna się znowu na ab, jak na przykład abfahren, an, na przykład ankommen, aus, aussehen, auf, aufstehen, ein, einladen, bei, beibringen. Mit, mitgehen, nach, nachdenken, vor, vorschlagen, zu, zugreifen, zurück, zurückkommen. Dosyć dużo Wam tego podałem. Specjalnie i z rozmysłem nie piszę Wam tutaj żadnych przykładów, tylko Wam po prostu powiedziałem, jakie to mogą być czasowniki, ale ważne jest to, żebyście zapamiętali te przedrostki które są rozdzielnie złożone, czyli już taki filmik zrobiłem dla Was, że rozdzielnie złożone bardzo łatwo rozpoznacie po tym, że ten przedrostek w tych czasownikach, on coś oznacza. Czyli na przykład ab jako przyimek znaczy od, na przykład ab morgen, od jutra. An znaczy na, na przykład na ścianie, prawda, na czymś w pionie. Aus, z. Auf, na. Ein yy, możecie sobie wytłumaczyć, że jest taki Rodzanik nieokreślony, ein, też coś znaczy. By znaczy u, jako przyjmek, Mit jako z. Nach, po. fo przed. cu Zu, do. Zurück, z powrotem. Czyli jak widzicie, każdy z tych przedrostków coś oznacza. Więc jeżeli zobaczycie na przykład taki czasownik w słowniku jak anmachen, który ma dużo znaczeń, ale jednym z nich jest podrywać. Na przykład, nie wiem, podrywać mężczyznę czy kobietę to od tego czasownika trzecią formę utworzycie w taki sposób, że najpierw napiszecie ten przedrostek, a już wiemy, że on jest rozdzielnie złożony, bo an coś znaczy, czyli an, do środka wstawicie to g, no i będzie się kończyło jak na t. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że ona poderwała Wojtka, to powiemy z hat, Wojtek, angemacht. Ona poderwała Wojtka. Albo Wojtek poderwał ją. Wojtek hat sie angemacht. Drugi przykład. Tym razem z tabelki. Czyli aussehen oznacza wyglądać. Natomiast samo sehen, które zobaczycie sobie i znajdziecie bez trudu w tabelce z czasownikami nieregularnymi oznacza widzieć. I teraz chcemy od tego czasownika wyglądać aussehen który sobie znaleźliśmy w słowniku załóżmy. Chcemy utworzyć tą trzecią formę, więc musimy dać aus i znaleźć jakaś trzecia forma od sehen. Ponieważ trzecia forma brzmi gesehen, więc całość będzie ausgesehen. I teraz jeśli chcemy powiedzieć, że ona ładnie wyglądała, to powiemy sie hat schön ausgesehen. Ona ładnie wyglądała. Sie hat schön ausgesehen. No, i na przykład jeszcze jeden czasownik, Einladen. Ten czasownik oznacza zapraszać. No i chcę powiedzieć: Zapraszam cię na urodziny. Albo za, zaprosiłem powiedzmy, bo to jest czas przeszły, musimy się trzymać tego czasu. Zaprosiłem na przykład Ole na urodziny. Ich habe Ola eingeladen. Skąd to wziąłem? Ein jest rozdzielnie złożone. Laden jest w tabelce, więc sprawdzam sobie w tabelce, że od Laden jest geladen. Najlepiej się nauczycie po prostu tych trzecich form. No i stąd wyszło eingeladen. Czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, zaprosiłem Ole. To będzie Ich habe Ola eingeladen. Zaprosiłem Ole. Następna kwestia to jest pytania, w jaki sposób tworzymy pytania do tego czasu przeszłego. Otóż te pytania tworzymy przez inwersję. Co to oznacza? No to oznacza, że nie mówimy du hast ole eingeladen, tylko najpierw wstawiamy hast, później osobę. No i znak zapytania. Hast du ole eingeladen? zaprosiłeś ole. Hat er Ola eingeladen? Czy on zaprosił Ole? Haben sie Ola eingeladen? Czy oni zaprosili Ole? Jak widzicie, jest to bardzo proste, ta inwersja, więc mam nadzieję, że nie będzie z tym większych problemów. I teraz jeszcze na koniec chciałbym Wam powiedzieć następującą rzecz. Otóż. Kiedy stosujemy czasownik zain, odmianę czasownika zain zamiast czasownika haben, jeśli chodzi o tworzenie tego czasu, no bo cały czas opowiadam o tym, że czas przeszły perfect to jest odmiana czasownika haben i trzecia forma, którą sobie musimy albo sami utworzyć, albo znaleźć ją w tabelce z czasownikami nieregularnymi. Kiedy nie odmieniamy haben, tylko zain. Otóż wtedy, kiedy mamy do czynienia z czasownikiem z ruchem, czyli na przykład iść, jechać, biegać, kiedy mamy takie trzy czasowniki sein, bleiben albo werden, czyli być, bleiben, zostać, pozostać i werden, stać się, kiedy mamy do czynienia ze zmianą stanu, to będą takie czasowniki jak umierać, przerdzewieć, na przykład przekwitnąć o kwiatach, no i oczywiście wyjątki, które znajdziecie w tabelce tych czasowników nie jest aż tak bardzo wiele, a przynajmniej tych najbardziej używanych to ja myślę, że że jeżeli opanujecie właśnie iść, czyli gehen, jechać, czyli fahren biegać, laufen no i te trzy podstawowe czasowniki sein, być bleiben, zostać, pozostać i werden, stawać się to myślę, że to będzie tak z grubsza to, co Wam powinno wystarczyć. Jeszcze komen może przychodzić, prawda? Czyli komen wracać. I teraz zamiast odmieniać czasownik haben, tak jak powiedziałem, należy odmieniać czasownik sein, czyli być. Czyli jeśli ja chcę powiedzieć, ja poszedłem, w te kropki znowu możemy coś wstawić, na przykład, nie wiem, do domu załóżmy. Ich bin nach Hause gegangen. Poszedłem do domu. Ty poszedłeś do domu. Du bist nach Hause gegangen. On poszedł do domu. Er ist nach Hause gegangen. Ona poszła do domu. Sie ist nach Hause gegangen. I ono, to dziecko na przykład, poszło do domu. Es ist nach Hause gegangen. I liczba mnoga. My poszliśmy do domu. Wir sind nach Hause gegangen, wy poszliście do domu. Ihr seid nach Hause gegangen i oni poszli do domu. Sie sind nach Hause gegangen. Ja myślę, że jeżeli opanujecie to, co tutaj Wam dzisiaj opowiedziałem, to spokojnie możecie sobie zaglądnąć do filmików, które już są na moim kanale odnośnie. Stawiania pytań w języku niemieckim w czasie przeszłym, perfect, albo do tych filmików, gdzie pokazuję Wam, w jaki sposób e, tworzyć myślę, że użyteczne zdania w czasie przeszłym. No i ćwiczcie po prostu sobie, e, ćwiczcie tak długo, żebyście potrafili zmieścić się w tych lukach, które Wam zostawiam przy tych wszystkich ćwiczeniach praktycznych. Czyli wygląda to technicznie tak, że. Ja mówię jakiś zwrot, na przykład, e, dlaczego ona nie przyszła. Pozostawiam Wam miejsce, lukę, gdzie jest cisza i w tej ciszy musicie się zmieścić. A później mówię po prostu, e, jak ma brzmieć takie pytanie czy takie zdanie, więc możecie się sprawdzić, czy dobrze to powiedzieliście, czy nie. No i jeśli jest coś nie tak, to zawsze można wrócić sobie do tego filmiku i ćwiczyć aż do skutku. Pamiętajcie, że aby mówić dobrze w jakimkolwiek języku, należy cały czas ćwiczyć i róbcie to na głos. Nie wystarczy tylko oglądać, nie wystarczy tylko oczkami przebiegać po tekście, należy mówić. Myślę, że tutaj posłużę się na końcu takim porównaniem, że nawet najlepszy pianista, gdyby znał świetnie nuty i i sobie potrafił czytać, no to nie zagra nigdy pięknie utworu, jeżeli nie zacznie praktykować. Najpierw to będzie plumkanie, ale po jakimś czasie będzie grał coraz lepiej aż dojdzie do mistrzostwa. I tak zapamiętajcie sobie, można tylko dojść do finału. Pamiętajcie, że Übung macht den Meister. Jak mówi niemieckie przysłowie, czyli ćwiczenie czyni mistrzem. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj był wykład troszkę przydługi, ale bardzo, bardzo ważny. No i spróbujcie sobie opanować to wszystko, o czym Wam dzisiaj opowiedziałem. Pozdrawiam.